Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Rozmowa dnia. Naszym gościem dzisiaj Marek Halasz, dyrektor Lubuskiego KOWR, wiceprezes PSL Lubuskie oraz, co istotne dzisiaj w naszej rozmowie, kandydat trzeciej drogi do Sejmiku Lubuskiego. Dzień dobry, witam w studiu Radio Gorzów. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy jednak od spraw, które są bardzo bliskie PSL-owi. Protesty rolników dzisiaj. Kolejne, można powiedzieć, nasilenie tych protestów, również w Gorzowie drogi będą lub są już zablokowane. Widzi Pan szansę na jakikolwiek szybki kompromis? Bo wczoraj na panewce spaliły kolejne, kolejne rozmowy, kolejna próba jakby przełamania tego impasu. No, rozmowy cały czas trwają. Wiemy, że zaangażowanie ministra Siekierskiego, wiceministrów, y, premiera Tuska jest y, bardzo duże, ale tak naprawdę całe rozstrzygnięcie tej sytuacji nastąpi y, niebawem w Brukseli, bo tam, tam jest ten ośrodek decyzyjny. Miejmy nadzieję, że y, strona rolnicza, strona protestująca. Doczeka się spełnienia postulatów. Mamy zaznaczyć... już pierwsze takie sygnały wysyłane nieoficjalnie, że szykowany jest jakiś kompromis. Im bliżej wyborów do Europarlamentu, tym ten kompromis będzie bardziej realny, tak? No te wybory do Europarlamentu właśnie zmotywowały rolników, żeby się upomnieć o swoje sprawy, bo to się zaczęło w Niemczech, bo niemieckie protesty już były dużo wcześniej niż protesty polskich rolników. Jedno co martwi, że zaangażowały się w to również... Opcje polityczne, które tak naprawdę przez 8 lat kształtowały y, mhm. sytuację w polskim rolnictwie. Nie wiem, czy pan redaktor oglądał film Men in Black, gdzie y, zakładane są okulary. Jest ten reset, że się nic nie pamięta, kto nie ma tych okularów, y, wtedy ma czystkę. To mi się wydaje, że politycy zjednoczonej prawicy sobie taką czystkę chcieli zrobić, że to nie oni przez 8 lat kształtowali polskie rolnictwo. Wczoraj premier mówił też na ten temat, mówił do rolników, nie dajcie się podpuszczać politykom. Tak? Nie wiem, czy do, dosłownie cytuję pana premiera, ale w tym kontekście się wypowiadał. No, dokładnie. Premier mhm. wskazał, że im więcej jest już do zrobienia im więcej jest im bliżej tego kompromisu tym ta strona jakby bardziej była niezadowolona. Dobrze, ale z drugiej strony rolnicy strasznie się oburzają kiedy mówi się, że są właśnie inspirowani przez jakieś partie polityczne ruchy. Mówią mamy swoje argumenty, jest ciężko przeżyć w tych warunkach a Najtrudniejsze czasy być może nadchodzą i coś trzeba zmienić. No oczywiście, tylko patrząc na protesty w Warszawie, gdzie mam wielu znajomych rolników, którzy byli na tych protestach, to mówią, że rolnicy to, to jedno, ale tam znaczną część to stanowili górnicy, strona związkowa, która nie ma z rolnictwem nic wspólnego. I to smuci, bo te ich argumenty nagle są przykrywane. Zamieszkami, czy też prowokacjami. To postawmy kropkę, jeśli chodzi o ten temat. Na pewno będziemy do niego wracać. Teraz wybory samorządowe, tematy bardziej lokalne, chociaż jesteśmy, żyjemy wszyscy w wiosce globalnej i protesty, drogi są blokowane także u nas lokalnie, ale chciałbym zapytać o pana pomysły na kampanię wyborczą. Czym chce Pan przekonać wyborców. Mówiąc krótko, jakie to są obietnice? Obietnice wyborcze to brzmi brzydko, wiem, no ale każdy musi czymś tutaj y, polityk przekonać się, potencjalnych wyborców. No, obietnica, ale my też robimy te racjonalne obietnice, które jesteśmy w stanie zrealizować, które chcemy zrealizować i na które będziemy mieli środki, instrumenty, możliwości. Mhm. Widzę infrastruktura drogowa, kładzie Pan na to nacisk w swoich zapowiedzi, zapowiedziach, zaczynając od dróg wojewódzkich. Tak, drogi wojewódzkie, które na północy naszego regionu są naprawdę w kiepskim stanie, bo główne arterie przez na przykład Stary Kurowo czy droga w Dresdenku, chociaż Dresdenko doczekało się budowy obwodnicy. Wymagają pilnej interwencji, pilnej przebudowy. Te dokumenty już się tworzą. W starym kurowie możliwe, że na przestrzeni roku, dwóch ten remont się wydarzy. Też budowa ścieżek rowerowych, bo brakuje dobrych ścieżek rowerowych. Mamy piękne mhm. szlaki w lasach, szlaki, które są atrakcyjne, ale nie są tak dostępne na przykład dla, dla dzieci. Potrzebujemy asfaltowych ścieżek rowerowych już dróg wojewódzkich, a jest to możliwe, bo taki program też jest przygotowany dla rozwoju województwa lubuskiego. Dzisiaj ścieżki rowerowe pojawiają się różnie w różnych gminach, w różnych samorządach, niektóre są lepsze, gorsze, natomiast brakuje połączonego systemu, tak? To wszystko jest powyrywane z kontekstu, mówią rowerzyści. A wiem coś na ten temat. Ja, ja również, bo też w świecie rowerzystów się obracam. Mm -hmm. Tak, no gminy, gminy zawsze w pierwszej kolejności dbają o te powiązanie między swoimi miejscowościami, ale tego programu takiego zintegrowanego na północy brakuje, bo na południu akurat mamy, że powiatowe ścieżki były tworzone, gdzie po starych szlakach kolejowych, gdzie tory zostały rozebrane te ścieżki powstały, można tam przejechać kilkadziesiąt kilometrów dobrej jakości ścieżką. U nas, u nas tej integracji trochę brakuje. Było też dużo koncepcji, na przykład wzdłuż Warty, wzdłuż Odry. To mhm. przecież naturalne ciągi, gdzie można było wykorzystać wały, które by mogły pokryć się asfaltem, i byśmy mieli naprawdę kilkadziesiąt, jak nie ponad setkę kilometrów dobrej ścieżki rowerowej, bezpiecznej i też atrakcyjnej. Bo i połączone nawet z niemieckimi ścieżkami, prawda? Oczywiście, nawet można było wykorzystać, że pociągiem jechać do, do Niemiec, w Niemczech sobie wsiąść na ścieżkę rowerową i przyjechać do Polski i skończyć w Dresdenku choćby. Mhm. Taką ścieżkę już kiedyś ten temat był wywoływany. Okej, okay. temat rowerów się pojawił nieprzypadkowo, bo jest pan, przypomnijmy, prezesem Pomostrzelce Krajeńskie, to jest klub z tradycjami kolarskimi. I w, jeśli chodzi o przełaja, jeśli chodzi o, o szosę, o sporcie, w naszych wiadomościach sportowych, aczkolwiek ostatnio młodzież odnosi sukcesy, nawet w belgijskich klasykach, to tak nawiasem to mówiąc, spore sukcesy. Spore naprawdę. sukcesy, więc region się, się tym cieszy. Ale nie o sporcie, chociaż sport pewnie też i rekreacja jest bardzo, bardzo ważna, jeśli chodzi o rozwój naszego województwa. No, jak najbardziej. Sport, rekreacja, organizacje pozarządowe, bo y, kluby sportowe też należą do tej rodziny organizacji pozarządowych. Y, my będziemy kładli nacisk, ja będę kładł nacisk na to, aby organizacje pozarządowe z północy województwa bardziej utożsamiały się z tym, że y, jesteśmy w województwie lubuskim, bo pomysłów, y, organizacje, działacze y, społeczni mają bardzo dużo. Jednak zawsze brakuje e, tych złotówek, żeby je w pełni realizować, a e, Urząd Marszałkowski zawsze ma duże środki, bo to były też e, ostatnio rekordowe środki przeznaczane na organizacje pozarządowe, ale brakuje na tych rankingach, na tych listach rankingowych organizacji z północy, właśnie. Trzeba zaznaczyć, że e, i ukierunkować naszych społeczników na to, że musimy się utożsamiać z województwem. Ale ruchuskim. dlaczego brakuje? Odbijają się od ściany, czy brakuje? Inicjatywy, czy może po prostu rzeczywiście odległość ma znaczenie, bo jeśli ktoś jest bliżej Urzędu Marszałkowskiego mieszka bliżej, łatwiej jest pewne formalności załatwić. Jak pan to tłumaczy? Znaczy, chyba bardziej tego utożsamiania, bo Zielona Góra y, przyciąga swoich, mm. swoich y, mieszkańców, przyciąga te organizacje, które są skupione wokół a my musimy jeszcze bardziej promocyjnie docierać do tych wszystkich naszych społeczników. Ja, ja u siebie w regionie starałem się zainicjować wiele właśnie takich działań. Koła Gospodyń Wiejskich, które funkcjonują w powiecie z drezydenckim skutecznie, aktywnie pozyskiwały takie środki. Trzeba też to przełożyć na pozostałe powiaty w naszym regionie. Mhm. Organizacje pozarządowe, ale także sprawy związane z seniorami. Podkreśla Pan, że są ważne tutaj dla Pana? W jaki sposób region może bardziej zadbać o seniorów w takim razie? Chociażby korzystając z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tam są dedykowane bardzo duże środki na to, aby nasi seniorzy mogli się integrować, mogli lepiej funkcjonować, aby nie byli zapomnieni. Mhm. Przykład tak. Ach chcą być aktywni, yy, mają pomysły, czasami brakuje właśnie realizacji. Oczywiście, tylko że też y, wszystko zależy od tego, jak dane gminy, jak dane organizacje funkcjonują, bo y, jeszcze do niedawna pracowałem jako zastępca Wójta Gminy Zwierzyn i my zastosowaliśmy taki model, że y, powstały przy gminie cztery kluby seniora, w tym jeden dom dziennego pobytu dla seniorów. I dzięki temu ponad setka seniorów z tej gminy może codziennie się spotykać, może się integrować, może uczestniczyć w wielu wyjazdach. A też dzięki temu ta aktywność seniorów na rynku społecznym, że tak powiem, jest naprawdę duża i to cieszy, bo widzimy zaangażowanie ich w życie społeczne. Mhm. To może być także wymiana pokoleniowa, prawda? Seniorzy mogą no, swoją inicjatywą także pobudzić młodszych. Tak, jeden z klubów jest blisko szkoły, blisko przedszkola, to tam dzieci często odwiedzają seniorów, często robią jakieś różne spotkania, inicjatywy. I to właśnie jest bardzo piękne w tym, co się tam dzieje. Ale niestety często nawet muszą się prosić o miejsce, w którym mogliby się spotykać, czy właśnie integrować, więc różnie to w różnych samorządach wygląda. Odbiegliśmy od tematów transportowych, a jeden bardzo ważny temat został do, do omówienia, też jest w Pana programie, i nie tylko w Pana programie, powiedzmy sobie szczerze, mam tu na myśli komunikację kolejową. Już nawet trudno znaleźć słowa, jakimi można byłoby określić, co się dzieje tutaj, jeśli chodzi o Gorzów, a komunikację kolejową. To są bardzo trudne tematy dla mieszkańców, tych, którzy chcą dojechać do Gorzowa z regionu koleją albo wyjechać z Gorzowa gdzieś do innych stolic yy, yy, województw, województw. I myśli pan, że to jest problem do rozwiązania? I w ogóle, skąd takie zaległości? No, tu trzeba mówić śmiało, że to jest wykluczanie komunikacyjne, wykluczanie kolejowe Gorzowa, y, północy województwa, y, opóźnione pociągi, często nie przyjeżdżające w ogóle na, na stację. No, to, to są problemy, które y, od lat y, mm. dotykają y, naszych podróżnych. Kiedy słyszymy, że pociąg do Poznania z Gorzowa bezpośredni, będzie jednak tak, z przesiadką, jest. to y, ręce się załamują. Oczywiście. No, y, patrząc na rozdrobnienie w PKP, bo tutaj mamy też sytuację, że że niby jest jedno PKP, a pięć czy sześć dodatkowych spółek, które każda za coś innego odpowiada. Mhm. Ale podróżni, podróżnych to nie interesuje. Podróżni by chcieli po prostu co do minuty punktualnie dojechać do miejsca pracy, do szkoły, na, na wycieczkę. I my musimy jak najszybciej podjąć rozmowy, bo teraz też in, ma, mamy inną sytuację polityczną. Już nie będzie przerzucania, czy, że marszałek jest z tej opcji, ministra Infrastruktury z innej opcji. Teraz możemy usiąść do stołu i naprawdę y, pokojowo, y, racjonalnie podejść do tematu tego, żeby ta kolej funkcjonowała, żeby y, lubuska kolej była na właściwych torach. Na to potrzebne są też środki, chociażby na uzupełnienie taboru. Ja już nie mówię o. Zwiększenie, tylko uzupełnienie taboru, brakującego to raz. Dwa pole regio były już na dywanik przez zarząd województwa i mało z tego jakby wynika, bo obiecywana jest poprawa sytuacji, są różnego rodzaju tłumaczenia, a pociągi, jak nie dojeżdżają, takie dojeżdżają. Tak, zarząd województwa naprawdę duże środki yy, płacił za tą usługę, tylko że ta usługa była niekompletna albo też yy, błędnie wykonana, bo to trzeba mówić o, o wykonaniu usług. Mhm. Dlatego te zmiany, które które teraz w PKP następują, bo tam też są zmiany na najwyższych szczeblach. Miejmy nadzieję, że przysłużą się lubuskim podróżom. Bo podróżni też zadają sobie pytanie: podróżują również innymi kolejami, wielkopolską koleją, chociażby zachodniopomorską. Tamte wy pociągi wyglądają inaczej, są bardziej komfortowe, przyjeżdżają. Co się dzieje z, z, koleją, z koleją lubuską tutaj? No temat spółki, regionalnej spółki typowo wojewódzkiej mhm. gdzieś jest brany pod uwagę, tylko to wiadomo. Są... Bardziej chyba jako straszak dla Polregio. No straszak, tylko te też są naprawdę spore środki, bo to też... Trzeba zatrudnić załogę, trzeba yy, wykupić tabor. To są naprawdę spore środki, ale też yy, w naszych programach brane pod uwagę wszystko zależy od tego, czy Polregio wykorzysta tą ostatnią szansę. Mhm. Czyli żółta kartka jest. No to już prawie czerwona. To już <laughs> tak, wpadająca w czerwień. Jaki jeszcze punkt chciałby Pan wyróżnić no, na koniec, ostatnie zdanie swojego programu? Produkty regionalne, bo mhm. też y, mamy naprawdę wspaniałych wytwórców, wspaniałych producentów produktów regionalnych i te produkty regionalne powinniśmy promować, szczególnie na północy województwa. Ostatnio spotkałem się z pszczelarzami z naszego regionu i chcemy y, nakierunkować się na promocję lubuskiego miodu, bo Coraz więcej miodu chińskiego zalewa nasz rynek, ale też ukraińskiego, bo to nie tylko jest ukraińskie zboże, ale też ukraiński miód. Dlatego nasi pszczelarze już teraz zauważają potrzebę promocji dobrego lubuskiego i zdrowego miodu, ale oczywiście to nie tylko miód, to też i rękodzieła, i to też różne produkty spożywcze, a te osoby, które funkcjonują na naszym rynku, naprawdę bardzo dobrze na tym się znają. To nie tylko wino, jeśli chodzi o, o produkt regionalne. To tyle, jeśli chodzi o naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radio Gorzów. Marek Halasz, dyrektor lubuskiego kowrów, wiceprezes PSL-u w naszym województwie, ale także kandydat trzeciej drogi do Sejmiku Lubuskiego, gościł studiu Radio Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję miłego dnia. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o Radio